Lewica jako jedyna dąży do tego, żeby wreszcie zakończyć czarny okres w historii polityki polskiej i w historii polskiego prawodawstwa. Nie może być tak, że lokatorzy obawiają się tego, że z dnia na dzień kilkukrotnie lub kilkunastokrotnie podniesie im się czynsz. Nie może być tak i czas z tym skończyć, że przejmujący kamienice zarządcy wynajmują zbirów, żeby szykanowali lokatorów, że po klatkach schodowych płyną ścieki, że dozorcy zamiast dbać o stan kamienicy doprowadzają do tego, żeby doprowadzają ją do ruiny, żeby wykurzyć lokatorów. Mieszkanie, dom powinny być miejscem bezpiecznym. Lokatorzy zasługują na to, żeby czuć się bezpiecznie w swoim własnym domu. Lewica walczyła o to ramię w ramię z lokatorami na ulicach. Była razem z nimi na blokadach eksmisji, a dzisiaj walczy o bezpieczeństwo i szacunek dla lokatorów w Sejmie. Taka jest właśnie nasza ustawa. Nasza ustawa ma za zadanie raz na zawsze skończyć z procederem reprywatyzacji. Ma za zadanie ukrócić proceder przejmowania kamienic. Ma zakończyć dramat lokatorów. Jej założenia przedstawię tutaj Państwu, mam je tutaj, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście podzielimy się szczegółami. Natomiast jej główne założenia to całkowite wygaśnięcie roszczeń reprywatyzacyjnych. To rekompensata tylko dla określonej grupy osób, koniec zwrotów nieruchomości w naturze. Prawo do rekompensaty tylko dla osób fizycznych. Niezbywalność prawa rekompensaty, co przyczyni się do zakazu handlu roszczeniami. I wreszcie rekompensata w wysokości 10% wartości nieruchomości, ale wyliczanej historycznie na dzień przejęcia przez Skarb Państwa. I wreszcie nabycie przez Skarb Państwa lub inne podmioty nieruchomości. Musimy umożliwić Skarbowi Państwa przejęcie tych nieruchomości, które są zasiedziane przez Skarb Państwa lub przez samorządy od czasów wojny. Mówiłyśmy tutaj, moje koleżanki Hanna Gil-Piątek, Karolina Pawliczak mówiły o tym, że reprywatyzacja to nie tylko Warszawa. Problem z reprywatyzacją to nie tylko dekret Bieruta. Poza Warszawą jest zupełnie inna sytuacja i z zupełnie innych powodów do reprywatyzacji dochodzi. Musimy umożliwić tym samorządom również ochronę ich stanu lokalowego, ochronę ich lokatorów poprzez systemowe rozwiązania. Nie może być tak, że i samorządy, i lokatorzy zostają zostawieni sami sobie i każdy osobno musi dochodzić swoich praw. Wreszcie wprowadzimy również społeczną kontrolę roszczeń reprywatyzacyjnych po to, żeby również społeczeństwo miało wpływ na to, jak ten proces przebiega i miało wgląd w dokumentację na każdym etapie prowadzenia sprawy. Tak jak mówił Robert Biedroń, Lewica jest z lokatorami, jest z mieszkańcami i stoi na stanowisku, że nic o was bez was. Stoimy również na stanowisku bardzo kontrowersyjnym w dzisiejszych czasach, że prawo powinno być przygotowywane solidnie i porządnie, że powinno być zrobione dobrze. Chcemy uniknąć dotychczasowych błędów kolejnych ekip, które przygotowywały kadłubki, połowiczne rozwiązania, które nie działały w praktyce. Dlatego dzisiaj prezentujemy założenia do ustawy, które poddamy pod konsultacje z ekspertami, z lokatorami, z samorządami, z tymi wszystkimi, którzy żywotnie są zainteresowani ukróceniem procederu reprywatyzacyjnego. I w ciągu następnych tygodni złożymy gotowy, skonsultowany projekt ustawy, który będzie najlepszym projektem ustawy reprywatyzacyjnej, jaki dotychczas pojawił się w polskim prawodawstwie. Jeszcze nie chciałabym się odnieść krótko do projektu przedstawionego przez posłów Kaletę i Lisieckiego w zeszły piątek. Niestety po raz kolejny mamy do czynienia z stałym procederem zgłaszania takich ustaw i przypominania sobie o prawach lokatorów wtedy, kiedy służy to interesowi politycznemu. Panowie Lisiecki i Kaleta zaprezentowali po raz kolejny projekt, który jest również bardzo skoncentrowany na Warszawie, który chroni lokatorów i to dobrze, że ich chroni, bo nawet niezależnie od pobudek, niezależnie od tego, jak w małym stopniu rozwiązuje on problemy, to każde rozwiązanie problemów, każde wsparcie lokatorów jest dzisiaj na wagę złota. Niemniej jednak ten projekt jest, z tego co słyszeliśmy, niekompletny. Dlatego dzisiaj, oprócz tego, że pomagamy Prawu i Sprawiedliwości i prezentujemy ustawę reprywatyzacyjną, którą oni sami nie byli w stanie złożyć, chcemy również pomóc w tym małym projekcie dotyczącym odszkodowań dla lokatorów. Składamy dzisiaj projekt ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami, która będzie chronić również lokatorów warszawskich i budżet Warszawy.
miasto Warszawa wielokrotnie odmawiało oddawania, wydawania decyzji o odszkodowaniach dla lokatorów, wielokrotnie uzasadniało oddawanie w naturze kamienic, odwołując się do argumentu ochrony budżetu samorządu. Dlatego składamy dzisiaj projekt ustawy, który pomoże ten budżet chronić nie kosztem lokatorów, ale dzięki dobrym rozwiązaniom umożliwiającym zmniejszenie kosztów odzyskania, od wypłacenia rekompensat oraz dzięki zmianom w Kodeksie Prawa Administracyjnego umożliwi przez powołanie się na małą ustawę reprywatyzacyjną kompletną odmowę bez żadnych odwołań oddawania kamienic, w których mieszkają lokatorzy. Niezależnie od tego, czy ci lokatorzy tam będą, czy nie, mieszkania, kamienice, w których są mieszkania, dzięki naszej ustawie będą chronione. Dziękuję.